oferuje lepsze warunki. Bo jeżeli mówimy teraz, taka mała dygresja w kierunku Grecji. Jeżeli mówimy, że Grecja jest zadłużona, że Grecja będzie dużo poważnych problemów. Tak, to jest pytanie, kto Grekom pożyczał na 5,5%? Niemcy. Ktoś im pożyczał. To jest pytanie, dlaczego to też odniesiemy się, ktoś to zaakceptował. Dlaczego instytucje bankowe, takie jak Deutsche, jak Commerz, jak Allianz, jak czy przez swoje fundusze, głównie z Finco, czy z banku francuskich, tak chętnie lokowały papiery greckie, bo po prostu były nieco lepiej oprocentowane w tej samej walucie niż obligacje niemieckie. Ale proszę pana, pan mówi, pan sobie sam zaprzecza, dlatego że standard złota to jest mechanizm, który ma nas ustrzec ten taki dowolny ustrzeganiem stopy. Nie, to jest tylko pytanie, kto zaproponuje strumieniowi złota przepływającemu między krajami lepszą cenę. Ale i pana, to jest naturalne. Znaczy, to za, jest ryzyk i na rynku się będzie kształtowała cena. No, dobrze. Tylko chodzi o to, żeby... Oczywiście standard złota wszystkiego nie wyczerpuje, bo jeszcze jest... Jeszcze jest system rezerw cząstkowych banka, który produkuje taką podaż pieniądza. Tak, no tak. Niektórzy mówią, że więcej niż państwo na pewno. Ja myślę, że dyskusja tutaj to na część z pytaniami zostawimy do września, jeśli można, między prelegentami a widownią. Na razie pozwólmy się przedstawić stanowisko. Cokolwiek byśmy o tym nie mówili, to jednak waluta złota bardzo istotnie będzie ograniczała dwa elementy. Pierwszy, rozwój technologiczny. Drodzy Państwo, powiem sobie dwa konteksty. Gdybyśmy pozostali w systemie złotym po II wojnie światowej, nawet w Bretonius, popatrzcie Państwo na prostą. Na prosty związek między przyspieszeniem tempa wzrostu po roku 75, a odejściem w roku 73 konkretnie z tym złotego. Owszem, jest to inflacja, zresztą to zgadzam. To jest bardzo, 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 bardzo wysoka cena. Może warto zastanowić, jakimi innymi narzędziami sobie z tym poradzić. Niekoniecznie redukować wzrost gospodarczy do podaży takich modów. Ja wiem, że to jest bardzo populistyczne podejście. Ale jednak bardzo bym przestrzegał przed takim bardzo zorientowanym ujęciem problemu. Kolejna rzecz to, drodzy Państwo, kwestie też tego, że odejście od systemu waluty złotej poniekąd było wynikiem wielkiego kryzysu. Nie w tej fazie pierwszej. Bo my jesteśmy przestrzeni mówieni o wielkim kryzysie o październiku 1939 roku. Bo kto pamięta o marcu 1931. Mało kto pamięta o praktycznym wypadku globalnego systemu bankowego, czy globalnego, może w tym ujęciu wczesnym, po katastrofie Kirgistanu w połowie marca 1931 roku i wskutek tego odejściu Anglii jako pierwszej z paktu złotego. Bo cały system aż do roku 1935 funkcjonował w zasadzie paktu złotego, prawo, które akceptowały wymianę waluty złotej bądź sztabową złotą. Prawda? My z tego paktu wyszliśmy jako Polska w roku 1934 i większość historyków gospodarczych, z tym, że panowie się zgodzicie, szczególnie tutaj nasz kolega, niestety zapłaciliśmy za to deflację. Zapłaciliśmy za to rozwarciem cen, osłabieniem popytu na polskiej wsi i niestety wydłużeniem kryzysu. Ze skutkami, jakie wszyscy mogliśmy obserwować. Jakimś przypadkiem to my wyszliśmy jako Polska przed ostatnim z paktu złotego, ostatni rok po nas wyszli Włosi. I nie były to supermozarty gospodarcze. W związku z tym o tym też trzeba pamiętać. Trzeba zwrócić uwagę na pewną logikę. Owszem, system waluty złotej był świetnym systemem na gospodarkę światową XIX wieku, gdzie tempo przyrostu nie było tak silne jak w chwili obecnej. Natomiast rzeczywiście problem, i tutaj być może pan też zarzucić pewną nielogiczność, bądź zaprzeczanie sobie, rzeczywiście problem jest z podażą instrumentów finansowych. I to się z panem profesorem Gwiazdowskim zupełnie zgadza. Bo pan profesor był na tyle miły, że nie powiedział państwu, ile wynosi wartość instrumentów finansowych aktualnie na rynkach finansowych. Bo nie wiem. No nikt tego nie wie. Próbuje to szacować Bank Rozwoju Międzynarodowych, który był tym instytucją, która miała przedłużyć żywot waluty złotej, nawiasem mówiąc. Natomiast no, ta wartość przekracza, drodzy państwo, blisko 20... chwileczkę. To jest wartość blisko 620 bilionów dolarów. A jeżeli wartość długu i usług na świecie sięga mniej więcej 60 bilionów, to jest ponad dziesięciokrotność kwoty wartości długu i usług. Ale to jest pytanie, dlaczego te instrumenty służą?
Część z nich służy do zabezpieczeń, część z nich służy do tego, aby instytucje finansowe... Proszę? Do stymulacji. Do stymulacji, oczywiście, że tak. A pozostała część, no nie ukrywają, jest po prostu normalną grą spekulacyjną. I to ta rada spekulacyjna, która jest nie poddana żadnej, można powiedzieć, nawet próbie regulacyjnej, to też jest jeden z być może wcale najważniejszych, jednym z najważniejszych powodów obecnego kryzysu. I na czym to najłatwiej poznać? Tutaj pan profesor bardzo słusznie zwrócił uwagę na ceny ropy naftowej. My sobie mało zdajemy sprawę, ale nie było w roku 2008 żadnych, naprawdę wierzcie państwo, żadnych fundamentalnych przyczyn dla ceny ropy przekraczającej 80 dolarów. A wojna? A monopolizacja? To jest, są oczekiwania. Monopolizacja. A przepraszam, to jest... 140 tysięcy. Maksymalnie było 147, niektórzy mówili o 200. Ja bym, mówiąc, że dzisiaj mamy tak dobrą ropę naftową, zapytał menedżerów niektórych korporacji. To wystarczy odpowiedzieć na pytanie pana profesora, jak to się dzieje, że firmy tracą na spadającej cenie ropy. Po prostu część koncernów, szczególnie tych, które nie ma własnego wydobycia, się zabezpieczało na pozycjach przy cenach do 200 dolarów. O, niestety tak. W czerwcu 2008 kiedy właśnie dojechała, znaczy rekord był 2 lipca 2008, tak? 147 z groszami. Koncerny, które przerabiają ropę naftową... Ale to wszystkie, to trochę się przez 3 lat, na upstream, na 6 lat nie. Ale koncerny, które przerabiały ropę naftową, czyli producenci paliw, to kupili wówczas 20%, a 80% to był hedge fund, które się hedżowały czysto spekulacyjnie. Bo między innymi właśnie dlatego, że miały również pakiety akcji tych koncernów naftowych. I jak ropa, proszę zwrócić uwagę, czy jest ten czerwiec, tam jeszcze z siłą rozpędu poleciało do 2 lipca, a potem się zwaliło. Dlatego, że na 30 czerwca firmy robiły bilans. W związku z powyższym pokazywały w bilansach 2 kwartału, w bilansach półrocznych, wartość swoich zapasów po tej cenie, to 137. Więc proszę, jakie wielkie zyski. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że PKN Orlen wykazał wielki zysk wtedy. I w 2009 roku, czy 2009, nieważne, czy 2009, w każdym razie Skarb Państwa przegłosował uchwałę o wypłacie dywidendy. No, a zresztą to, że mówi, że mówimy kredyt. Jak wiemy z prawa, bo jestem prawnikiem, dywidenda to jest wypłata z zysku. Z zysku netto, po opodatkowaniu. No to co to za zysk, jak go nie ma? I on jest tylko i wyłącznie zapisany dzięki specjalnej księgowości, która towarzyszy specjalnym rozwiązaniom podatkowym. Bo współczesne przepisy księgarskie, jak ja to mówię, czyli standardy rachunkowości rozwijają się równolegle za przepisami dotyczącymi podatku dochodowego. Pokazywania, co jest kosztem, a co nie jest kosztem podatkowym i generalnie rzecz biorąc do żonglowania tymi podatkami. To takie były problemy. Natomiast przepraszam, jak zabrałem mikrofon. Bo rzeczywiście jest tak, że szprycowanie się pomaga. Prawda, no, Janek? Ludzkość wynajduje coraz to doskonalsze sposoby szprycowania się i przynajmniej jest fajnie. Przez jakiś czas. No. Milton Friedman, znowu nielubiony przez Austriaków, bo nie był ze standardem złota. Porównał to do, porównał inflację do alkoholizmu. Ale tak naprawdę w taki sam sposób działa stymulowanie gospodarki. Pan doktor powiedział o tym, że nie byłoby tego przyspieszenia gospodarczego. To pewnie by takiego nie było. Tylko pytanie, czy takie przyspieszenie gospodarcze jest zdrowe dla gospodarki w dłuższej perspektywie czasu? No bo jak ja się.